Delikt. Szwedzka kronika kryminalna. Najlepsza dzielnica w Szwecji, głosiło hasło towarzyszące inauguracji zakończenia budowy sztokholmskiego osiedla Hallonbergen, jednej z dzielnic stworzonych w ramach projektu Miliona Mieszkań. Podczas uroczystości w 1973 roku mowę wygłosił tam sam Olof Palme. Liczne wieżowce pobudowano na wzniesieniu pokrytym wcześniej krzakami dzikich malin. Stąd wzięła się nazwa osiedla Hallonbergen – Malinowe Wzgórze. Jak wiele innych szwedzkich dzielnic z projektu Miliona Mieszkań, Hallonbergen znajduje się obecnie na policyjnej liście problematycznych obszarów. Oficjalna klasyfikacja dzieli się na trzy kategorie. Kategoria pierwsza – Utsatt område – obszar podniesionego ryzyka. Określony geograficznie obszar charakteryzujący się niskim statusem społeczno-ekonomicznym, w którym przestępcy mają wpływ na lokalną społeczność. Wpływ może przybrać formę bezpośrednią, np. w postaci gruźb oraz wymuszeń, jak również pośrednią, taką jak publiczne akty przemocy, otwarty handel narkotykami czy brak poszanowania i przestrzegania zasad współżycia społecznego. W rezultacie mieszkańcy okolicy czują się niepewnie, co z kolei prowadzi do zmniejszonej chęci zgłaszania przestępstw. Kategoria druga. Riskområde. Obszar wysokiego ryzyka. To teren będący wcześniej w pierwszej kategorii, na którym sytuacja nie ulega poprawie. Sklasyfikowanie w tej kategorii to ostatni dzwonek, by za pomocą odpowiednich środków zahamować negatywny rozwój sytuacji, zanim obszar trafi do trzeciej kategorii. Kategoria trzecia. Särskilt utsatt område. Obszar szczególnie wysokiego ryzyka. Policja klasyfikuje w tej kategorii obszary, na których występują systematyczne groźby i przemoc wobec świadków, ofiar i skarżących. Sytuacja ta utrudnia lub niemal uniemożliwia policji wypełnienie misji. Obszary szczególnie wysokiego ryzyka narażone są na powstawanie równoległych struktur społecznych, ekstremizm oraz fundamentalistyczne wpływy. W 2023 roku na policyjnej liście znalazło się 59 dzielnic, 27 w pierwszej kategorii, 15 w drugiej oraz 17 w trzeciej. Klasyfikacja ma na celu policyjne mapowanie obszarów wymagających szczególnych środków zapobiegawczych. Jednak wielu lokalnych mieszkańców odbiera to jako stygmatyzację. Dzielnice znajdujące się na policyjnej liście zamieszkuje 5% szwedzkiego społeczeństwa, około 550 tysięcy osób. Iwan dorastał w Hallonbergen w rodzinie imigranckiej. Matka pochodziła z Republiki Zielonego Przylądka, ojciec z Gwinei Bissau. Miał starszych braci, Filipa oraz Beniego, którzy kochali i rozpieszczali młodszego brata. Iwan był dobrym dzieciakiem, miał jednak ogromne problemy z koncentracją. Piętrzące się szkolne porażki przeradzały się w coraz większe problemy wychowawcze. Z czasem zaczął popełniać drobne przestępstwa. Szybko dostrzegł, że tylko w ten sposób może zaimponować kolegom. Bracia i rodzice nie potrafili na niego wpłynąć. Przestępczy styl życia wciągnął go na dobre. W wieku 23 lat został zatrzymany w drodze powrotnej z Malmö. Odebrał tam 10 pistoletów Glock. Skazano go na 2,5 roku więzienia. W 2016 roku wrócił do rodzinnego domu w Hallonbergen. Podczas jego nieobecności gangsterskie układy uległy zmianie. Młodsi kumple stali się teraz ważnymi graczami. Zajmowali się handlem narkotykami, zarabiali pieniądze. Liderem grupy był 20-letni Fuad. Głośny, pewny siebie, najstarszy z rodzeństwa. W wieku 10 lat stracił ojca, który umarł na zawał serca. Fuad w naturalny sposób przejął rolę głowy rodziny. Jego najlepszym przyjacielem był Mikko. Wysoki, łysy, z długą rudą brodą i okularami. Zawsze wycofany i poważny. On także wcześniej stracił ojca. Opiekował się chorą matką. Chłopcy tworzyli osobliwą parę przyjaciół. W nowej, przestępczej konstelacji nie było już miejsca dla Iwana. Nie wiadomo, na ile Iwan się tym przejął. Jego zainteresowania zaczęły się zmieniać. Niedługo po wyjściu z więzienia poznał dziewczynę o imieniu Nadia. Zakochał się bez pamięci. Zaczął planować nawet ślub, choć jako katolik musiał najpierw przejść konwersję na islam. Dziewczyna była kurdyjką z wierzącej i praktykującej rodziny. Iwan zapisał się także do urzędu pracy. Chciał znaleźć stałe zajęcie, zanim założy rodzinę.
Bracia obserwowali zachodzące w nim zmiany. Naciskali, by raz na zawsze zamknął za sobą przestępczy rozdział. Zdawało się, że Iwan także do tego dąży. W zimowe niedzielne popołudnie 22 stycznia 2017 roku wyszedł spod prysznica owinięty ręcznikiem w pasie. Tańczył przed lustrem, wygłupiał się. Miał dobry humor. Matka rozmawiała przez telefon z przyjaciółką i przyglądała mu się z rozbawieniem. Chłopak poszedł do pokoju, żeby się ubrać. Najpierw sięgnął po kamizelkę kuloodporną, a dopiero na nią założył ulubioną białą bluzę Adidasa i kurtkę Canada Goose z futrzanym kołnierzem. Wyszedł z pokoju. Na pytanie matki, czy zje obiad, powiedział, że odgrzeje sobie, gdy wróci. Pomachał jej na pożegnanie i wyszedł. Wtedy widziała go żywego po raz ostatni. Iwan spotkał się tego popołudnia z kilkoma kumplami z osiedla. Wśród nich był Fuad i Mikko. Dość szybko wyczuł, że atmosfera jest napięta. Zwolnił i trzymał się nieco z tyłu. Ukradkiem wyjął telefon i zaczął filmować. Gdy tylko weszli do podziemnego garażu pod jednym z bloków mieszkalnych, w Iwana wymierzono broń i oddano kilka strzałów. Jeden z nich zatrzymała kamizelka. Dwa okazały się celne i trafiły chłopaka w bok. Wyrzut adrenaliny dodał mu sił. Chłopak rzucił się do ucieczki. Wspiął się na wzniesienie i zaczął biec w styczniowym mroku w stronę wieżowców. Po drodze zadzwonił do kumpli, którzy niemal natychmiast podjechali po niego białym Seatem. Sprawcy ruszyli w pogoń. Widząc, że Iwan znika w białym Seacie, przebiegli do garażu obok, gdzie jeden z nich trzymał swoje srebrne BMW. Zaczął się regularny pościg. Samochody mknęły ulicami, początkowo w wyraźnym odstępie. Na tyłach białego Seata leżał ranny Iwan. W srebrnym BMW jechali Fuad, Mikko, auto prowadził jego właściciel o imieniu Hakim, a obok niego siedział jeszcze czwarty ze sprawców. Seat wyskoczył na autostradę i mknął w kierunku szpitala Karolinska. Kamera na E4 uchwyciła oba samochody o 19.30. Chwilę po skręcie w zjazd prowadzący na drogę do szpitala, BMW wyprzedziło Seata i zajechało mu drogę. Samochody zatrzymały się tuż przy cmentarzu. Z BMW wysiadł uzbrojony mężczyzna. Kumple Iwana rzucili się do ucieczki. Mężczyzna otworzył tylne drzwi Seata i strzelił Iwanowi w głowę. Nie trwało to dłużej niż kilka sekund. BMW odjechało z piskiem opon. Po chwili do Seata wrócił kumpel Iwana. Łudził się, że chłopakowi można jeszcze pomóc. Fatima wbiegła roztrzęsiona do szpitala Karolinska. Na miejscu czekał jej starszy syn i brat Iwana, Filip. Przeczuwając najgorsze, zapytała, czy Iwan żyje. Filip pokręcił przecząco głową. Kierowca Seata zaraz po odwiezieniu przyjaciela do szpitala otrzymał dwa SMS-y. Zamknij mordę albo opowiedz inną wersję. Zanim przerażona rodzina kierowcy Seata wysłała go za granicę, by ukrył się przed Fuadem i jego kumplami, zdążył przekazać policji, skąd odebrał Iwana. Nie powiedział nic więcej, ale nawet ta krótka informacja była cenna. Policja zaczęła przeglądać monitoring z dzielnicy Hallonbergen. W międzyczasie do śledczych zgłosił się świadek pościgu, pasjonat BMW. Wezwano go na komendę, gdzie wskazał bez wahania, o jaką serię i rocznik chodzi. Dzięki monitoringowi z Hallonbergen funkcjonariusze wytypowali 6 podejrzanych. Ku zdziwieniu śledczych byli to młodzi ludzie, dotychczas pozostający poza policyjnym radarem. Żaden z nich nie był wcześniej karany. Nie ulegało jednak wątpliwości, że feralnego wieczoru to właśnie tę szóstkę kamera uchwyciła na ulicy razem z Iwanem. Jeden z nich, Hakim, kilka dni po zabójstwie chłopaka, sprzedał do komisu 5-letnie BMW 330 w kolorze srebrnym. Dokładnie takie, jakie śledczym wskazał świadek. Hakima zatrzymano 7 lutego. Wtedy także okazało się, że to z jego komórki wysłano zastraszające SMS-y do kierowcy Seata. Choć postępy w śledztwie były ewidentne, policja wciąż nie wiedziała, gdzie dokładnie doszło do pierwszej strzelaniny. Informacje te posiadał natomiast ktoś inny. Ogromny garaż podziemny znajdował się pod blokami. Pierwsze rzędy ciemnego wnętrza zajmowały taksówki, jedno z podstawowych źródeł utrzymania wielu rodzin w Hallonbergen. Niedaleko wjazdu do podziemnego parkingu znajdował się dziedziniec i plac zabaw. Mieszkania na parterze wokół dziedzińca posiadały szklane altany. Na jednej z nich, 22 stycznia 2017 roku o godzinie 19, papierosa palił Jose.
José urodził się w Chile w latach 70. Jego dzieciństwo przypadło na okres junty. Niepokoje społeczne, bieda, brak ojca, a w końcu sierociniec, gdzie trafili wraz z bratem, odbiły się piętnem na całym jego życiu. W latach 80. do chłopców uśmiechnął się los. Zostali adoptowani przez szwedzką parę. Przeprowadzka do nowego kraju okazała się jednak niełatwym doświadczeniem. Pomimo starań rodziców adopcyjnych, chłopcy nie potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Przeszłość dawała o sobie znać. José był nadopiekuńczy w stosunku do młodszego brata. Czuł się za niego odpowiedzialny. W wieku 20 lat wyprowadził się z domu rodzinnego i właśnie wtedy doszło do największej tragedii w jego życiu. Ukochany młodszy brat uzależnił się od narkotyków i umarł w wyniku przedawkowania. José wrócił do rodzinnego miasta, by na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość, odnaleźć dealerów, którzy zaopatrywali jego brata. Doszło nawet do jakiejś konfrontacji, ale ostatecznie José pozostawił sprawę w rękach policji. Od tamtej pory zrodziła się w nim nienawiść do handlarzy narkotykami i wszystkiego, co z tym biznesem związane. Wrócił do Sztokholmu, poznał żonę Elizabeth, zamieszkali w Hallonbergen, urodziło im się dwoje dzieci. José z niepokojem przyglądał się rozwojowi sytuacji w dzielnicy. Obserwował grupy nastolatków, działające coraz odważniej, jawnie handlujące narkotykami. Garaż podziemny przy jego bloku i okolice ratusza stanowiły główne punkty spotkań aspirujących gangsterów. José myślał o swoich dorastających dzieciach, o historii brata. Chciał wyprowadzić się z Hallonbergen, ale sytuacja finansowa rodziny to uniemożliwiała. W końcu w 2015 roku zdiagnozowano u niego raka jelit. Cierpienie pchnęło go do złamania własnych zasad. José stał się klientem lokalnych dealerów. Kupował u nich marihuanę, by uśmierzyć ból. Nienawidził ich i potrzebował jednocześnie. 22 stycznia 2017 roku usłyszał strzały dochodzące z podziemnego parkingu. Po chwili ze środka wybiegło 6 nastolatków. Poza jednym znał wszystkich. Instynkt nie miał nawet szansy zadziałać, wszystko trwało kilka sekund. José nie zdążył schować się do mieszkania. Gdy lider gangu odwrócił się w jego stronę, ich spojrzenia na krótką chwilę się spotkały. Młodzi mężczyźni rzucili się w pogoń za postrzelonym Iwanem. Nie zawracali sobie głowy świadkiem. Do czasu. Gdy zrobiło się cicho, José poszedł do podziemnego garażu. Rozglądał się, patrzył na starą betonową posadzkę pokrytą gdzieniegdzie plamami oleju silnikowego. W końcu znalazł to, czego szukał. Na ziemi przed nim leżał niedopałek papierosa, a tuż obok łuska od naboju. José zrobił zdjęcia, łuskę umieścił w foliowej torebce i schował do kieszeni. Długo bił się z myślami, co z tym zrobić. Nawet niezamieszani w gangsterskie porachunki wiedzieli doskonale, czym grozi rozmowa z policją. José czuł jednak, że nie może tego tak po prostu zostawić. Kilka dni później na klatce schodowej spotkał starszego brata Iwana, Beniego. Szedł właśnie odwiedzić matkę. José złożył mu najszczersze kondolencje. Benny zauważył, że sąsiad matki chciałby się czymś podzielić. Po krótkim wahaniu José wyznał, że widział grupę chłopaków uciekających z garażu tuż po strzelaninie. Benny nie musiał nawet pytać, czy José złożył oficjalne zeznania. Nie było na to najmniejszych szans. José poinformował go, że zadzwonił anonimowo na policję. To musiało na razie wystarczyć. Ponieważ policja wciąż nie znała dokładnego miejsca pierwszej strzelaniny, przesłuchania okolicznych mieszkańców z Hallonbergen zabrały sporo czasu. Do José policja dotarła około miesiąc po zabójstwie. Ku ich zdziwieniu mężczyzna twierdził, że informacje przekazał policji już dawno temu. Funkcjonariusze zabrali go na komendę. Szukali dobrego rozwiązania dla obu stron. José zapierał się, że niczego nie zezna na papier. Może podzielić się informacjami, jedynie nieoficjalnie. Nie było sensu go straszyć ani naciskać. Jego chęć współpracy była i tak niewspółmiernie wyższa niż innych świadków w sprawach powiązanych z gangsterskimi porachunkami. José nie chciał zeznawać oficjalnie, ponieważ jego zeznania stałyby się częścią postępowania przygotowawczego oraz dowodem osobowym w procesie karnym. Oznaczałoby to ujawnienie podejrzanym zarówno jego danych personalnych, jak i zapisu zeznań. Ustalono, że opowie o tym, co widział nieoficjalnie, jako informator. Choć to, co widział, było kluczowe dla śledztwa,
dla prokuratora raczej bezużyteczne. Raport z tego spotkania nawet do niego nie trafił. Tym samym Fuad, Mikko i pozostali mordercy nie zostali natychmiast aresztowani. Oficjalnie w sprawie nie pojawił się naoczny świadek zdarzenia. We wtorek 7 marca z samego rana policjanci prowadzący sprawę zabójstwa Iwana spotkali się z prokuratorem. Mieli omówić postępy w śledztwie. Nie zdążyli się jeszcze dobrze rozsiąść, gdy do pokoju zapukał funkcjonariusz z informacją, że coś złego dzieje się na Hallonbergie. Policjanci rzucili się natychmiast do radiowozów, po drodze uzupełniając wiedzę na temat zgłoszeń nadchodzących na numer alarmowy 112. Chwilę wcześniej, przed godziną 9, Jose wyszedł na spacer z psem. Dzieci były w szkole, Elizabeth w domu. Wracając, dostrzegł rozbitą szybę w altanie. Ruszył do środka, gdzie czterech mężczyzn atakowało jego żonę. Gdy tylko dostrzegli Jose, odwrócili się i rzucili w jego kierunku. Mężczyzna zaczął uciekać. Było kilka minut po 9. Wiele osób zmierzało do szkoły, na uczelnię, do pracy. Liczni świadkowie nie zatrzymali żądzy krwi sprawców. Niemal natychmiast na 112 zadzwonił mężczyzna i wstrząśnięty informował o rozwoju sytuacji niemal na bieżąco. Czterech chłopaków z nożami biegło za mężczyzną w średnim wieku. Operatorka poprosiła, by świadek podjął jakąkolwiek próbę odstraszenia oprawców i krzyknął z daleka: "Policja jest już w drodze". W tamtym momencie bandyci dopadli Jose, usiedli na nim okrakiem i zadawali ciosy nożami i kastetami. Policja pojawiła się w trakcie ataku. Dwóch chłopaków od razu zaczęło uciekać. Pozostali byli tak zaaferowani zadawaniem przemocy, że w pierwszej chwili nie słyszeli nawet zbliżających się policyjnych syren i policjantów wysiadających z radiowozów. Funkcjonariusze ruszyli w pogoń i na miejscu dopadli trzech sprawców. Fuad i Mikko byli cali we krwi. W tylnej kieszeni spodni Mikko znaleziono etui od noża. Trzeci podczas zatrzymania zaczął płakać. Nie stawiał oporu. Zanim wsadzono go do radiowozu, oparł głowę na piersi policjanta. Chłopak miał 16 lat. Gdy część funkcjonariuszy starała się za wszelką cenę dopaść uciekających, inni ruszyli w stronę mieszkania Jose. Dostrzegli otwartą altanę, zbitą szybę. W korytarzu zobaczyli nieruchomo siedzącego psa. Wpatrywał się w coś w stuporze. Nie wydał żadnego dźwięku, gdy przekroczyli próg. Na podłodze kuchni w kałuży krwi leżała Elizabeth. Funkcjonariusze nie mogli początkowo zrozumieć, skąd tak duża ilość krwi. W końcu jedna z policjantek odsunęła apaszkę Elizabeth. Kobieta miała poderżnięte gardło. Tego ranka dzieci Jose i Elizabeth straciły oboje rodziców. Funkcjonariusze od razu powiązali sprawę z zabójstwem Iwana. Żaden z podejrzanych nie był nigdy karany, co dodatkowo potęgowało szok wywołany brutalnością dokonanej przez nich zbrodni. Dwóch z czterech sprawców było niepełnoletnich. Jeden z nich w chwili popełnienia zbrodni miał 16 lat. Kolejny wstrząs nadszedł, gdy śledczy zbadali zawartość telefonu Jose. Wśród korespondencji znaleźli MMS-a ze zdjęciem paszportowym Fuada. Jose z jakiegoś powodu posiadał w telefonie zdjęcie swojego przyszłego zabójcy. Jednak to nie to zszokowało śledczych najbardziej. Zdecydowanie większe wrażenie zrobił na nich fakt, że nadawcą MMS-a był szanowany komisarz policji z grupy specjalnej Phoenix. Po tym, jak Jose odnalazł łuskę, postanowił zgłosić się na policję. W internecie znalazł kontakt do komisarza należącego do specjalnej jednostki Phoenix, zajmującej się przestępczością zorganizowaną. Jose opowiedział o tym, co widział. Następnie przez SMS-y mężczyźni umówili się na spotkanie. Jose pisał do niego: "Musimy się spotkać, to ważne, tracicie czas". Chciał jak najszybciej przekazać łuskę naboju. Stało się to 7 lutego, a 5 dni później komisarz wysłał Jose MMS-a ze zdjęciem Fuada. To niezaprzeczalne fakty wynikające z danych zabezpieczonych na telefonie. Dlaczego szanowany, doświadczony komisarz z nieposzlakowaną opinią nie przekazał informacji i dowodu rzeczowego śledczym prowadzącym sprawę? Musiał wiedzieć, o jaki rejon chodzi, skoro przesyłał Jose zdjęcie Fuada. Biuro Wewnętrzne Policji wszczęło swoje śledztwo. Tematem zainteresowali się dziennikarze interwencyjni programu telewizyjnego Kala Fakta. Komisarz twierdził, że Jose był niewiarygodny jako świadek. Pobudzony, gwałtownie gestykulował, mówił nieskładnie. Po
Ponoć nigdy nie poinformował policjanta, skąd dokładnie pochodził łuska naboju, co miało tłumaczyć, dlaczego przeleżała na jego biurku przez kilka tygodni. Po sprawdzeniu telefonu komisarza okazało się jednak, że ten wielokrotnie kontaktował się z Jose. Według Billingów jedna z ich rozmów trwała 11 minut. Dziennikarzom nie udało się uzyskać wyjaśnień bezpośrednio od komisarza. Jego adwokat powtórzył wersję o braku wiarygodności Jose jako świadka. Sprawa była zwykłym nieporozumieniem. Tak mniej więcej brzmiała oficjalna wersja podejrzanego o niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza. W obu sprawach zarówno zabójstwa Iwana, jak i małżeństwa skazano 5 osób. Fuad próbował udawać niepoczytalność. Biegli bezsprzecznie obalili tę tezę. Mężczyzna otrzymał karę dożywotniego pozbawienia wolności. Jego przyjaciel Mikko otrzymał 14 lat więzienia. Dwaj kolejni sprawcy otrzymali 12 i 10 lat więzienia, a ostatni 16-latek otrzymał 4 lata w zamkniętym ośrodku poprawczym. 30 października 2023 roku specjalnie powołana komisja przedłożyła szwedzkiemu ministrowi sprawiedliwości opinię dotyczącą wprowadzenia systemu anonimowych świadków w sprawach karnych. Szwedzki rząd intensywnie pracuje nad powstrzymaniem przestępczości zorganizowanej i przywróceniem bezpieczeństwa w kraju. Kluczowym elementem jest przełamanie kultury milczenia, paraliżującej pracę policji i prokuratury. Instytucja anonimowego świadka miałaby dać ludziom odwagę i zachęcić do składania zeznań, bez obaw o bezpieczeństwo własne oraz najbliższych. Prace nad systemem anonimowych świadków otrzymały najwyższy priorytet. Tak podczas konferencji poświęconej wnioskom komisji wypowiedział się minister obrony Gunnar Strömmer. Musimy przełamać kulturę milczenia. Szwecja jest jednym z nielicznych krajów w Europie, który nie ma możliwości zagwarantowania anonimowości świadkowi, któremu grożą groźby i represje podczas procesu sądowego. Systemy z anonimowymi świadkami istnieją w Danii, Finlandii i Norwegii. Nadszedł czas, aby wprowadzić je również w Szwecji. Otrzymałem dziś dobrze napisaną propozycję takiego systemu. Rząd prześle ją teraz do konsultacji, a następnie podejmie działania w celu jak najszybszego wprowadzenia. Raport komisji proponuje wprowadzenie systemu anonimowych świadków w sprawach karnych. Możliwość anonimowego składania zeznań byłaby dostępna zarówno podczas postępowania przygotowawczego, jak i na rozprawie sądowej, w sprawach dotyczących poważnych przestępstw oraz w przypadku, gdy istnieje znaczne ryzyko, że świadek lub jego krewni narażają zdrowie lub życie, składając zeznania. Nowe prawo ma zacząć obowiązywać 1 kwietnia 2025 roku.